Pani poseł, jest luty 2015 roku. Co nowego słychać w sprawie nowej ósemki? W sprawie nowej ósemki słychać tyle, co powiedział pan minister najpierw nam, czyli panu Marcinowi Korzochowskiemu i mnie, kiedy byliśmy u niego z wizytą, i powiedział, że nie ma problemów z finansowaniem odcinka Wrocław-Poboszów. Potem się okazało, że jest problem z finansowaniem. Zresztą o tym dowiedziałam się z pisma z 22 stycznia 2015 roku kierowanego do pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbary Zdrojewskiej, gdzie pan minister pisze, że nie będzie możliwości finansowania wyłącznie ze środków krajowych tego odcinka drogi i żeby ta droga była nie wyremontowana, a wybudowana jako S8, muszą być spełnione pewne parametry, czyli musi być około 15 tysięcy samochodów na dobę. Z tym, że pomiary odcinka tutaj Wrocław, Boboszów czy Kłodzko wyraźnie pokazują, że w tej chwili to jest powyżej 20 tysięcy na dobę, a nie tak, jakby to było robione w 2010 roku. Niestety natężenie ruchu zdecydowanie się zwiększyło. Ja w tej chwili w Sejmie założyłam zespół parlamentarny do budowy drogi S8, nie remontu ósemki, i będę robiła wszystko i będę tak długo męczyć naszych ministrów i uświadamiać im konieczność budowy tej drogi, że może z tego coś wyjdzie. Chociaż w założeniach ministerstwa nie ma takiej możliwości jak budowa drogi S8. Po co były konsultacje społeczne, skoro ta droga nie powstanie? Dobre pytanie, panie redaktorze. Sama nie wiem, po co były te konsultacje społeczne, skoro decyzja, jak wynika z tego pisma, została już podjęta. Więc nie wiem, czy chodziło o spuszczenie emocji mieszkańców, czy pokazanie im, że mogą o czymś decydować, a de facto nie decydują o niczym. Były to czyste działania pozorowane, przypuszczam, że przedwyborcze. Co dalej powinni robić władze samorządowe i parlamentarzyści z tego terenu, by ta droga powstała? Ja myślę, że powinniśmy się przede wszystkim skrzyknąć wszyscy razem. Ja do mojego zespołu parlamentarnego zaprosiłam również posłanki Platformy Obywatelskiej, bo to nie ma znaczenia, kto się tą drogą zajmuje. Ważne, żeby nasi mieszkańcy, wyborcy, my, bo mieszkamy na tym terenie, żebyśmy tą drogę mieli. Bo jeżeli nie będzie tej drogi, to dojazd z Wrocławia do Kudowy, Dusznik, Polanicy będzie trwał 2,5 godziny. W tym czasie S8 w drugą stronę dojedzie się do Łodzi. W związku z czym nie będzie rozwoju turystyki, nie będzie nowych miejsc pracy, nie będzie inwestorów. Ja myślę, że Warszawa powinna mieć świadomość, że Dolny Śląsk nie kończy się na Wrocławiu i my wszyscy powinniśmy razem działać w kierunku budowy S8. Czy ministerstwo jawnie okłamało nas, mieszkańców, i was, parlamentarzystów? Ja myślę, że to były takie gry, które miały za zadanie nas uspokoić, a decyzja już dawno została podjęta, bo wpisanie tej drogi miało być w 2011 roku. Czyli nie wiem, czy to już w tym nowej kadencji Sejmu, czy w końcówce tamtej kadencji Sejmu. Ja jestem po raz pierwszy w Sejmie, ale myślę, że posłanki z tego terenu już są drugą czy trzecią kadencję i powinny wiedzieć o tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku i pilnować interesu mieszkańców, bo my dla was jesteśmy tu, stąd. Czy w Warszawie liczą się z politykami z Dolnego Śląska? Ja myślę, że liczą się z politykami, ale muszą się liczyć z mieszkańcami Dolnego Śląska, bo to jest jeden z ważniejszych regionów Polski, ważniejszych i piękniejszych rejonów, w którym można postawić na turystykę, gdzie można postawić na rozwój i bliskość przede wszystkim granicy czeskiej i niemieckiej. Dlatego, że wzrasta nam w ogóle kontakty transportowe i transport coraz większy jest w kierunku granicy czeskiej. Także myślę, że rozwój gospodarczy, który będzie na tym terenie, i rozwój infrastruktury, który przygotuje nas do rozwoju gospodarczego, jest bardzo istotny dla całego kraju, nie tylko dla Dolnego Śląska. Bez tej drogi nie zbijemy bezrobocia, choćby w powiecie kłodzkim? Nie, nie ma mowy. Jeżeli nie będziemy mieć infrastruktury drogowej, jeżeli ta droga nie będzie szła przez Kłodzko, od Wrocławia przez Kłodzko do Boboszowa, nie stworzymy miejsc pracy, dlatego że inwestorzy nie przyjdą. Duży inwestor potrzebuje około 50 tirów puścić na dobę. Jeżeli nie będzie tej drogi, będzie miał trudności z wypuszczeniem swoich tirów, nie przyjdą nam inwestorzy. Zaczną uciekać młodzi, wyjeżdżać z tego terenu i zostaną nam sami emeryci. Ale też turystyka będzie kulała. Ale oczywiście nie ma mowy o tym, żeby turystyka na naszym terenie się rozwijała, żeby ktoś na weekend z Wrocławia przyjeżdżał na nasze piękne uzdrowiska, no bo jeżeli tak długi jest okres czasu dojazdu, jak 2,5 godziny, do tego tak niebezpieczna droga. Ja wracałam wczoraj z Zieleńca. Proszę mi wierzyć, jechaliśmy zderzak w zderzak i naprawdę szybkość większa jak 50 km nie była możliwa do przekroczenia. Jest jedność parlamentarzystów na Dolnym Śląsku, by ta droga powstała? Ja myślę, że jest, bez względu na to, że jesteśmy z różnych opcji politycznych. Ja chcę wszystkich włączyć i myślę, że parlamentarzyści są świadomi tego, że wyborcy ich oceniają. Jest jakaś szansa, by ta droga jednak powstała?
Ja liczę po cichu, że pieniądze mogą się znaleźć z tych olbrzymich kar, jakie Chińczycy muszą zapłacić Polakom. I myślę, że można poza tym też przesunąć, jeżeli rzeczywiście nie możemy włączyć się w TNT i połączyć się z autostradami europejskimi, bo Czesi mają jakieś swoje inne plany, to przecież możemy te pieniądze przesunąć na inny odcinek budowy, a inne pieniądze dać tutaj. To jest tylko odcinek 120 kilometrów. Jeżeli my go mamy wyremontować za 1,7 miliarda, a możemy go zbudować za 3,4 miliarda, no to myślę, że ktoś, kto się zna chociaż troszkę na ekonomii, potrafi ważyć plusy z tej S8, nie będzie miał problemu z podjęciem decyzji. Pani osobiście jakie kroki będzie podejmowała w najbliższym czasie? Ja już w tej chwili założyłam ten zespół parlamentarny do budowy S8. Zapraszam wszystkich parlamentarzystów na wybranie przewodniczącego i będziemy cały czas uświadamiać ministrowi, wiceministrom i to nie tylko ministrom, pani minister infrastruktury, ale również gospodarki i sportu i turystyki, żeby parli do wybudowania tej drogi. Władze samorządowe w tej kwestii odgrywają ważną rolę i mają też moc nacisku? Mają ważną rolę. Myśmy się tutaj spotkali z samorządowcami, którzy, że tak powiem, pełnią swoją rolę samorządowców na odcinku tej drogi S8 od Wrocławia po samą Boboszów, Kudowę. Rozmawialiśmy, pisane były uchwały, były pisane pewne petycje. Na ile się to przełoży na efekt, ale ja wiem, że jeżeli nie będziemy drążyli, nie będziemy ciągle siedzieli, że tak powiem, na głowie, to zapomni się o naszym problemie. Mieszkańcy tej kwestii też coś mogą zrobić? No mieszkańcy wypisywali, już tam były pisane przez cały czas, wypełniane przez mieszkańców te konsultacje społeczne, ankiety. No ale jak wiemy, ankiety ankietami, a decyzja już była dużo wcześniej, z 25 stycznia, a konsultacje społeczne trwały do 30 stycznia. Także mam mieszane uczucia, jaki jest nacisk mieszkańców, ale myślę, że parlamentarzyści, chociażby przed zbliżającymi się wyborami, wygrają drogę S8 dla mieszkańców.